Bohaterem dzisiejszego wideoporadnika są buty sportowe. Czy na pewno każda z nas może je nosić do prawie wszystkiego? Jak obiecują nam bardzo często trendy? Jeżeli chcesz się dowiedzieć, zapraszam do oglądania. Buty w stylu sportowym, bo one oczywiście nie muszą być takie stricte do uprawiania sportu, w sensie nie musisz iść w nich biegać, ale takie, które nawiązują swoim wyglądem, swoim designem do butów sportowych, to najczęściej są takie tenisówki, trampki, zwane też często sneakersami, ale też pojawiają się w obecnych trendach takie dosyć masywne, mocne, przerysowane w formie, dalej nawiązujące do stylu sportowego, no ale już na pewno nie takie wygodne jak buty, w których możesz iść po prostu na przebieżkę po parku. Trendy nam obiecują, że możemy te trendy od jakiegoś czasu obiecują nam, że możemy je nosić do prawie wszystkiego. Widujemy dziewczyny na Pinterestie w garniturach, ewentualnie w jedwabnych sukienkach i takich właśnie pseudosportowych butach. Ja będę je tak skrótowo nazywała po prostu butami sportowymi. No ale czy tak naprawdę one pasują do wszystkiego? Przejrzę dzisiaj z Wami kilka zdjęć znalezionych, kilka, to w cudzysłowie jest to kilka, znalezionych na Pinterestie zdjęć, które pokazują, jak buty sportowe możemy łączyć z różnymi ubraniami, a więc też z różnymi stylami. Natomiast zanim to chciałabym zastanowić się, czy na pewno będą one pasowały do każdej z nas. I tutaj musiałabym powiedzieć, że niestety troszeczkę nie. Są dziewczyny, które będą mogły założyć kwiecistą sukienkę obszerną z falbanami i buty sportowe i będą wyglądały dobrze. Są osoby, które będą mogły założyć garnitur i buty sportowe i będą w tym wyglądały dobrze, a są osoby, które nie. I czy zależy to od typu sylwetki? Trochę tak, a trochę nie. Troszeczkę będzie to zależało od tego, ile ciężkości dodaje samo ubranie naszej sylwetce. Dlaczego? Ponieważ buty sportowe z założenia są dosyć zabudowane. Oczywiście najbardziej zabudowane to będą te, które są powyżej kostki, które są na przykład na masywnej podeszwie, które wizualnie po prostu są takimi ciężkimi klocuszkami. Ale oczywiście są też te wersje takie lżejsze, powiedzmy bardzo wycięte tenisówki, takie wsuwane, które tak kształtem troszeczkę, znaczy zabudowaniem troszeczkę przypominają nawet baleriny, no tylko wiadomo, są inne, no to jest oczywista oczywistość. Ale można powiedzieć, że czym lżejsze w wyglądzie, mniej masywne, mniej zabudowujące stopę buty sportowe, tym więcej sylwetek będzie je mogło nosić. Czym bardziej zabudowane, tym mniej osób będzie mogło je nosić. Dlaczego tak jest? Niestety tutaj ten trend jest mocno skierowany do osób, które są dosyć wysokie i dosyć szczupłe, nie posiadające wielu takich, mogłabym powiedzieć, krągłości w swoim ciele, jeżeli nie chcą te osoby dodawać sobie tej ciężkości. Ponieważ już te buty sportowe, nazwijmy je właśnie takimi dosyć ciężkimi, nie z każdą sylwetką będą świetnie wyglądały. Zdarza się tak i tutaj wiele moich klientek, z którymi rozmawiałam na ten temat, mówi, że właśnie z tym stylem takim sportowym, nie do końca im jest po drodze. Bardzo często, gdy mają właśnie założyć coś takiego na zwiedzanie, jakąś miejską wycieczkę, albo po prostu idąc na grilla do znajomych i wszyscy idą w tych trampkach, a one w tych trampkach jakoś czują się tak nie sobą, takie ciężkie. Kiedy tak się przydarza? Najczęściej przydarza się to kobietom klepsydrom, czyli X-om, które mają w swoim ciele dużo krągłości. Ta krągłość może wynikać z krągłości ramion, tutaj w tej okolicy, krągłości biustu, krągłości bioder, pupy, ud, tak? Czyli to są te takie elementy, które są dosyć krągłe i wtedy te krągłe elementy ciała bardzo lubią podkreślanie lekkości, nawet butami. Czyli nie tylko podkreślanie lekkości w kontekście odsłoń szyję, odsłoń nadgarstki, podkreśl wcięcie w talii, czy odsłoń szczupłe łydki, tudzież kostki, ale też właśnie, żeby nie zabudowywać tej sylwetki, takiej dosyć składającej się albo z wielu elementów krągłych, cięższych, albo takich, które mają połączenie tych lekkich z
tymi ciężkimi. Jeżeli nie do końca wiesz, o czym mówię, to ja nagrałam taki kiedyś live na YouTubie, który umieściłam na blogu i link do niego też tutaj pojawi się w karcie, pojawi się w opisie do tego odcinka. Jeżeli te elementy, dużo jest tych krągłości w ciele, przypomnę, krągłości to ramiona, biust, biodra, pupa, uda, ewentualnie łydki. Czym więcej tych krągłości, oczywiście też krągłością może być bardzo zabudowana linia brzucha na przykład, czyli taki brzuch, który jest mocno wyeksponowany czy boczkami, czy po prostu tak do przodu, tym mniej te ciężkie buty sportowe będą pasowały do sylwetki, a tym lepiej będą wyglądały. No albo po prostu czułenka na obcasie, albo jakieś delikatniejsze baleriny z tych takich butów, które są oczywiście zabudowane podobnie jak buty sportowe, czyli mówimy o tych takich butach średnich, tak? Czyli nie mówię o kozakach, botkach, nie mówię o sandałach, klapeczkach, japoneczkach, tylko mówię o tych butach, które zakrywają nam całą stopę, ale jeszcze nie zakrywają nam mocno kostki. No chyba, że to są zabudowane, takie dosyć mocno zabudowane trampki, no to wtedy też ich się dotyczy. Także pamiętaj, że może być tak, że właśnie gdzieś ten taki styl sportowy nie bardzo gra z Twoją sylwetką, ponieważ on za pomocą tych butów, dzisiaj tylko na tym w tym odcinku się skupiamy, może trochę za bardzo obciążyć tą sylwetkę. Mam nadzieję, że opowiedziałam to w zrozumiały sposób, a teraz przejdźmy już do tych różnych stylów. Na początek wjeżdża oczywiście najbardziej oczywista oczywistość, czyli dobranie butów sportowych do stroju sportowego, czyli wtedy, kiedy mamy leginsy, bluzę, albo takie ewentualnie bardzo przylegające, elastyczne spodnie, i wtedy te buty są takim naturalnym wyborem. Czyli tutaj można powiedzieć, że mamy ubranie w stylu sportowym. Ono jest dalej albo miejskie, albo może przechodzimy gdzieś na jakieś zajęcia jogi, tudzież inne aktywności fizyczne, ale dalej poruszamy się po ulicy, tak jak tutaj te dziewczyny. Kolejnym przykładem jest, gdy nosimy do stroju sportowego, ale już do dresu. I tutaj można zobaczyć, że są to takie dresy w wydaniu miejskim, z dużym trenczem, z takim bardzo obszernym i do tego mamy dwie opcje, albo odkryte kostki, albo, co tutaj widać na zdjęciu po lewej stronie, mamy, wreszcie pojawiają się widoczne skarpety. Tutaj jest taka nowość, ponieważ zazwyczaj było tak, że jeżeli już miałyśmy te buty sportowe, to raczej ze stopkami, czy jakimiś takimi niewidzialnymi skarpetami i te odkryte kostki, które, umówmy się, w nadchodzącym jesienno-zimowym sezonie mogą być trochę zmorą dla tych osób, które marzną po prostu. Więc buty sportowe też do dresu. I oczywiście z zasady dres i buty sportowe to styl sportowy, ale też nie zawsze musi być to do uprawiania sportu. Szczególnie jeżeli ostatnio dużo pracujesz w domu, albo w ogóle dużo czasu spędzasz w domu ze względu na zmianę trybu życia, która nastąpiła w ostatnim czasie, już wiadomo, też nie będę tutaj nawiązywała do czasów pandemicznych i jakichś zamknięć, lockdownów i ograniczeń, ale dużo osób z tymi dresami się polubiło na tyle, że właśnie już nie ma takiego problemu z tym, żeby wychodzić na zewnątrz w tych dresach. Więc tutaj, jeżeli chcemy dres zrobić trochę taki miejski, no to właśnie zarzucamy trencz. Zwróćmy uwagę, że te trencze są dosyć obszerne, to znaczy dosyć duże, no i właśnie te zakryte kosteczki. Kolejna propozycja to, gdy już miałyśmy w stylu takim trochę sportowym, to przejdźmy do łączenia butów sportowych do casualowego stylu, ponieważ styl casualowy to też trampki, to znaczy, że nie tylko trampki należą do stylu sportowego, ale też do stylu casualowego i tutaj mamy to pociągnięte z jeansami, ale uwaga, uwaga, z dodatkowo ramoneską. Ramoneską, czyli mamy albo t-shirt, albo golfik, albo jakąś tam bluzeczkę, różne modele spodni, bo jak widzimy na środku nie tylko są to takie zwężone, ale też dosyć obszerniejsze i znowu odkryte kostki. Odkryte kostki, nie ma tutaj już niestety wersji ze skarpetami, czyli można powiedzieć, że łączymy ten styl casualowy, sportowy i ramoneskę, czyli taki trochę styl ostrzejszy.
i styl taki bardziej rockowy. Kolejna opcja, bardzo podobna do tego, która była przed chwilą, czyli marynarka. I tutaj to jest taki zestaw, który mam wrażenie, że w ostatnich, nie wiem czy to już 10 latach, jest bardzo popularnym strojem bardzo wielu kobiet. To znaczy mamy dżinsy, mamy marynarkę, mamy właśnie trampki, no i coś w zależności od pogody, albo to będzie top, albo to będzie bluzka, albo będzie t-shirt, albo koszula, albo golfik, albo sweterek, obojętnie tutaj w zależności od tego, co dajemy na górę sylwetki, ale jest to taka najbardziej popularna wersja, czyli cygaretki albo dżinsy i marynarki. Tutaj akurat w dosyć takich bazowych kolorach wybrałam, ale też można oczywiście poszaleć z tymi kolorami. Tutaj jak najbardziej, bardziej chodzi o styl, czyli łączymy casual, czyli po prostu taka dosyć prosta, zwykła góra, dosyć proste, zwykłe spodnie, dżinsy, obojętnie. Marynarka, która trochę, ale marynarka dalej w stylu sportowym, czyli takim miejskim, casualowym, a nie taka od garnituru, bo to nie będzie pasowało tutaj. I właśnie buty sportowe, czyli ta marynarka może być też taka zapożyczona troszeczkę ze stylu angielskiej wsi. Jeżeli gubisz się trochę w tych stylach, to ja Cię oczywiście będę zapraszała do książki, tudzież e-booka mojego autorstwa Znajdź swój styl. Link też umieszczę oczywiście pod tym wideo, można sobie kliknąć, pooglądać i zapoznać się ze wszystkimi stylami, o których tutaj opowiadam. I oczywiście też coś, co też bardzo wiele razy się już przewija przez wiele ostatnich sezonów, czyli garnitur i trampki. Tylko teraz, czy garnitur i trampki będą wszystkie do siebie pasowały? Niekoniecznie. Zwróćmy uwagę, że te garnitury, które są tutaj na widocznych obrazkach, one są albo w taki sposób bardzo nonszalancki noszone, jak na przykład zwężane spodnie, podwinięte rękawy i do tego mamy odkryte kostki i buty sportowe po lewej stronie, plus do tego top, który widać, że nie jest topem jedwabnym, nie jest to koszula, którą byśmy założyły pracując w takim środowisku dress code'u biznesowego. Jest to bardzo takie luzackie. Zegarek też cięższy, okulary też nie nawiązują do stylu biznesowego, tylko bardziej do takiego stylu nonszalanckiego, czy to będzie rockowy, czy to będzie militarny, obojętnie, ale mamy właśnie tutaj buty sportowe zestawione z czymś, co jest lekkim garniturem takim casualowym, albo zestawiamy z czymś, co jest takie troszeczkę odjechane i odjechane albo w formie takiej przerysowanej, oversize'owej, jak widzimy panią po prawej stronie. I ja wiem, że takie długaśne spodnie nie są zbyt praktyczne. Wiele zdjęć niestety w internecie, na blogach, Pinterestie, no są bardziej takimi smaczkami modowymi niż faktyczną inspiracją, że tak mamy nosić, bo nikt raczej w takich długaśnych spodniach chodzić nie będzie. Ale też zobaczmy, jest do tego t-shirt, czyli mamy nawiązanie do stylu sportowego w obuwiu, takim ciężkim obuwiu i dodatkowo w t-shircie. Zobaczcie tutaj a propos tego, co mówiłam, że ta pani jest... No wygląda na wysoką, ale na pewno jest bardzo szczupła i jej to zabudowanie dekoltem po samą szyję, tym wiszącym na niej garniturze nie przeszkadza, jeszcze do tego te mocne buty i ona wcale nie wygląda na jakąś taką super pogrubioną. Ale gdybyśmy już widziały tutaj kobietę, która jest o pełnych kształtach, takich powiedzmy kobiecych kształtach, no niestety nie. Te kobiece kształty w dużym cudzysłowie, bo oczywiście to też jest kobieta i też ma kobiece kształty, ale mówię o tutaj takich stereotypowych kobiecych kształtach właśnie w cudzysłowie. No i pani po środku, czyli taka trochę nonszalancja w łączeniu materiałów, tutaj wystające te kremowe elementy z czarnego garnituru, też bardzo ciekawie. Inne propozycje garniturowe, to garnitury tutaj dałam w kolorze, ale zobaczmy też, zdjęcie po prawej jest bardzo podobne do poprzedniego zdjęcia po prawej, czyli też przerysowana forma, mocne buty, tylko tyle, że w kolorze. Tutaj ten jakby garnitur ma nawet taką wstążeczkę przewiązaną, tak? Taki sznurek przewiązany, który trochę będzie nawiązywał do dresu. Zwróćmy na to uwagę i to jest taki element odbicia stylu. Ale na przykład środkowe zdjęcie tutaj, zostawię to pod Waszą rozwagę, ale mi nie bardzo się podoba, ponieważ uważam, że ten garnitur jest trochę zbyt klasyczny do tych butów. To znaczy, że garnitury, to jakby dochodząc do brzegu garniturów, garnitury dobrze wyglądają z butami sportowymi wtedy, kiedy nie są takie bardzo klasyczne, takie jakby wycięte z, wiecie, pracy w banku albo takich super dreskodowe, taliowane, z tą taką typową garniturową na kant nogawką.
One tutaj, no mi troszeczkę się to gryzie. Jest oczywiście przepiękny kolor i przepięknie Pani w tym wygląda, ale jakoś nie podoba mi się to zestawienie tych okularów, takich trochę nawiązujących do sportu i butów sportowych z tym klasycznym na kancik garniturem. No a oczywiście zdjęcie po lewej, zielony garnitur, przepiękny, przepiękny. Bardzo, bardzo mi się to zestawienie podoba. Czyli można powiedzieć, że garnitury znowu muszą być odrobinę nowoczesne, nie mogą być takie klasyczne, nie mogą być takie siermiężne, nie mogą być bardzo, jak to się mówi potocznie, dress code'owe po prostu. Kolejna opcja, czyli wychodzimy ze spodni i wpadamy w sukienki i znowu, sukienki zobaczcie nawet takie, które ta po lewej i środkowa, można by było je uznać za sukienki, do których mogłybyśmy założyć szpileczki, wyfryzować się odpowiednio i byłyby to sukienki takie bardzo imprezowe. A gdy połączymy je właśnie z chustką przewiązaną we włosach, z takim motkiem na głowie zrobionym z włosów, buty sportowe, okulary, to nagle ta sukienka przestaje wyglądać tak bardzo elegancko. Podobnie jest zresztą na zdjęciu środkowym. Biżuteria, okulary, ten pasek taki złożony z łańcucha, bardzo mocno obniża jakby elegancję tej sukienki i wtedy te buty bardzo fajnie wyglądają. Albo właśnie jest też taki spory trend, gdy nosimy sukienki bardzo przerysowane, bardzo takie duże, napompowane powietrzem, ale znowu uwaga tutaj do kobiet, które te napompowane formy mogą nosić, czyli najbliżej będą to wysokie osoby, dosyć wysokie, dosyć szczupłe, będą wtedy najlepiej wyglądały w takich opcjach, no ale oczywiście nie tylko takie są, bo jeszcze mamy sukienki, które z butami sportowymi, ale takie bardziej codzienne. Codzienne to znaczy sukienka, która jest sukienką przed kolano, z kurtką jeansową, czyli znowu z tym elementem takim casualowym, bardzo fajnie wygląda i tutaj uważam, że większość sylwetek będzie świetnie wyglądała. Może ewentualnie dopasuje długość sukienki sobie do kolana i dekolt i będzie wyglądała w tym naprawdę bardzo fajnie. No i dwie dłuższe sukienki, jedna opakowana na maksa, wielką, oversize'ową marynarą i do tego jeszcze zakrywającą trampki kostki, znowu alert nie do krągłych bardzo kobiet, ponieważ będzie to po prostu wyglądało bardzo ciężko. Oczywiście, jeżeli Ci nie przeszkadza to bardzo ciężko, możesz tak nosić. Natomiast tutaj, żeby być po prostu świadomym i sukienka po środku też uważam, że do większości sylwetek, które samą taką sukienkę mogą nosić, bardzo fajnie to będzie wyglądało. No i mamy kolejne propozycje sukienkowe. Znowu środkowa, najłatwiejsza, ponieważ najlżejsza opcja z butami sportowymi. I też zwróćmy uwagę, że te buty sportowe nie są takie bardzo zabudowane, a już wersja po lewej czy po prawej też wielgachne, przerysowane, obszerne, z dużą ilością powietrza pod spodem. No ale myślę, że taki motek po lewej jest super dla zmarzluchu, bo widać, że zabudowane trampki, do tego jeszcze jakieś grube skarpety czy tam podkolanówki, rajstopy, nie wiem do końca co to jest, wielka sukienka, wielki płaszcz, wielki szal, więc też nie mogą tego wykorzystać bardzo, bardzo drobne sylwetki, bo będą tym przytłoczone, ani też właśnie bardzo krągłe sylwetki, bo pozakrywają sobie wszystkie możliwe miejsca szczupłe i mogą wtedy wyglądać na większe. Kolejny raz dodam, jeżeli komuś nie przeszkadza, że wygląda na większą, to swobodnie może nosić po prostu, co mu się tylko podoba. Natomiast na tym kanale no, omawiamy te zasady sylwetkowe, które pozwalają, które pomagają nam osiągać jakieś cele. Możemy ich nie osiągać, ale dobrze byśmy były tego świadome. Trampki i spódnica to fantastyczne zestawienie w różnych opcjach. Tutaj popatrzcie sobie, dosyć długie, albo z delikatnymi t-shirtami, albo z golfem. Wszystko zależy od sylwetki, ale zestawienia są ekstra. Moim zdaniem fantastyczne stroje do zwiedzania przeróżnych miejsc, ze względu na to, że mamy osłonięte z nogi spódnicą, a jednak nie są to spodnie. W spodniach zawsze będzie troszeczkę cieplej. Dodatkowo wygląda to, może wyglądać nonszalancko, elegancko, sportowo, w zależności od tego, co wybierzemy. I kolejna opcja ze spódnicami po lewej stronie, najbardziej taka powiedzmy, no wersja preppy, chyba stylu preppy bym powiedziała, i dwie pozostałe mocniejsze,
ale też super, super inspirujące. Oczywiście nie tylko spódnice długie, można też spódnice krótkie, tudzież krótkie spodenki nosić z butami sportowymi, a tutaj chciałam zwrócić Waszą uwagę na ten trend właśnie z wystającymi skarpetami. Także nie tylko w dresach to, gdzie widziałyśmy, ale też pojawia się właśnie w spódnicach. W spódnicach te wystające skarpety. Ciekawy trend, nie wiem na ile się przyjmie tak na ulicach, ale mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Uważam, że to jest, dodaje takiej dziewczęcości, więc też pamiętajmy o tym, że tą dziewczęcość fajnie mieć w swoim wyglądzie, w swojej sylwetce i wtedy najlepiej właśnie będziemy wyglądały w takich zabudowanych kostkach skarpetami. I oczywiście czym więcej widać nogi, tym bardziej mamy taką wysmukloną sylwetkę. I jeszcze nawiązując troszeczkę, taką, zataczając koło i nawiązując do tego pierwszego slajdu, gdzie były leginsy, to zwróćmy uwagę, bo chciałam właśnie też naświetlić ten trend wystających skarpet. Zobaczmy, te skarpety nie dość, że one się pojawiają gdzieś tam niewidoczne trochę, troszkę wystające do dresów, ale też nakładam już je na leginsy i to jeszcze w kontrastowych kolorach. To znaczy, że mamy na przykład czarne leginsy, białe buty, białe skarpety. Bardzo mocne nawiązanie do poprzednich dekad. Ciekawe, uważam, że no, mi się podoba. Mi się podoba, uważam, że to jest bardzo fajne. I już zbliżamy się do końca, czyli duże płaszcze i buty sportowe w wielu wersjach z odkrytymi kostkami, z zakrytymi kostkami, z bluzą, czyli bluza jest takim nawiązaniem do stylu sportowego z dużym swetrzyskiem. Bardzo ciekawie wyglądają. Możemy podwijać spodnie, możemy mieć je węższe, możemy mieć je takie bardziej obszerne, czyli coś, co jest teraz bardzo w trendach na nadchodzące sezony jesienno-zimowe 21-22. No i też wszystko zależy od tego, w czym się świetnie czujemy, ale wielkie płaszcze, wielkie swetrzyska z butami sportowymi, jak widać, też się cudownie zestawiają. Wygląda na to, że się dużo rozgadałam, dużo nagadałam. Zawsze tak jest, kiedy omawiam jakieś zdjęcia, tak powiem, na żywo, to znaczy sama na nie zerkam i mówię właśnie o nich. Także mam nadzieję, że zainspirowała się troszeczkę do noszenia butów sportowych, czy to z jedwabną sukienką, czy z dresem, czy z leginsami, czy ze skarpetkami, czy nie. Zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, zachęcam Cię do tego, żeby przyjrzeć się swojemu stylowi, może ze mną książką znajdź swój styl i też zapraszam Cię do tego, żeby zapisać się na listę zainteresowanych Klubem Stylowych Kobiet, bo Klub Stylowych Kobiet już wkrótce otworzy swoje drzwi na następne 3 miesiące, czyli na październik, listopad i grudzień. Pod koniec września zaczynamy z promocją klubu. Będzie można dołączać, będzie zmieniona troszeczkę w kontekście poprzednich edycji, ta, która będzie tą taką powiedzmy jesienno-zimową i wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie, do której link oczywiście jest pod tym wideo. Także cóż, dziękuję bardzo, do następnego razu i fantastycznego dnia Ci życzę.